Matka Polaków Krzemieńca, siłaczka Wołynia. To wspaniała postać związana z polskimi kresami, z obroną polskiej kultury właśnie na kresach wschodnich, dawnych ziemiach Rzeczypospolitej. To jedna z tych osób, o których nie sposób myśleć bez wzruszenia, a mówiąc o nich, nie używać słowa bohater. 1 kwietnia 1912 roku urodziła się Irena Sandecka, bohaterka krzemieniecka. Irena Sandecka to poetka i nauczycielka. W czasie II wojny światowej ratowała Polaków przed rzeziami przeprowadzanymi przez Ukraińców z UPA. Organizowała wyjazdy dla polskich dzieci do Krakowa z terenów zagrożonych rzeziami. Po wojnie więziona przez Sowietów. Urodziła się w Humaniu na Ukrainie, w rodzinie inteligenckiej o tradycjach patriotycznych. Większość swojego życia spędziła w słynnym Krzemieńcu. Tutaj właśnie kończyła to znane liceum krzemienieckie. Z kolei studia pedagogiczne odbyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, więc była osobą bardzo dobrze wykształconą, gruntownie wykształconą. Gdy wybuchła wojna, przebywała w Belgii, organizując tam kolonie dla polskich dzieci. Natychmiast do Polski powraca. Podczas okupacji sowieckiej współpracuje z delegaturą rządu, współpracuje z Armią Krajową. Już wtedy rozpoczyna się jej wielka, bezcenna działalność związana z bardzo niebezpiecznymi polami. Włączyła się m.in. w obronę Lwowa, ale nie z bronią w ręku, tylko przygotowując m.in. posiłki, opatrując rannych. Odznaczyła się taką bardzo bohaterską akcją w okresie tzw. rzezi wołyńskiej. Mianowicie uratowała od zniszczenia kilka polskich miejscowości właśnie położonych tam. Nawet w ten sposób, że zorganizowała eskortę wojsk niemieckich, które po prostu uratowały tych Polaków, mieszkańców tamtych miejscowości przed zbrodniczą działalnością Ukraińców. Ratuje dzieci pozbawione rodziców. Udaje się zorganizować ich transport do Krakowa, gdzie były bezpieczne. Bardzo ważnym takim też etapem w życiu Ireny Sandeckiej był pobyt w więzieniu. Została aresztowana przez NKWD, przebywała tam przez 3,5 miesiąca. Nie zgodziła się na współpracę i w końcu została zwolniona z więzienia. Próbowano zmusić ją do przeniesienia się do Polski. Pani Irena odmówiła właśnie wyjazdu, została tam na miejscu i aż do lat 90. mimo wielu trudności, mimo wielu represji, właśnie uczyła języka polskiego, posługiwała również jako organistka w jednym z polskich kościołów, jedynym w zasadzie polskim kościele, gdzie odprawiane były nabożeństwa. Ona pełni funkcję organisty, funkcję katechety, poświęca całe życie tej pracy, a w tajemnicy przed władzami prowadzi tajne nauczanie języka polskiego. Była osobą o niezwykle twardym charakterze, a jednocześnie bardzo skromną. W jednym z wywiadów powiedziała, że jej życie było zwyczajne. Na 2 lata przed śmiercią powiedziała o 3 zadaniach do zrealizowania. Chciała, aby Polacy mieszkający w Krzemieńcu mieli świadomość, że są u siebie. Drugie zadanie, aby Krzemieniec był swoistą enklawą Juliusza Słowackiego, a także, żeby nauczanie katechezy odbywało się w języku ojczystym.